Siemaneczko, z tej strony Baz, ja witam was w kolejnym odcinku weekendu z Bazaltem. Dzisiaj mamy sobotę, dzień kota, jak już to raz musiałem mówić, to mi jakiś pierdzik gra na gitarze cały czas w kółko to samo. Czekajcie. Dobra, załatwione. To lecimy do tego, jak on się nazywa. Jak on się nazywa? Siup, siup! Uwielbiam to. Psychologa. Dobra, chodźmy po jakieś auto. Tu na parking. Niestety nas tak daleko tutaj zostawiło. Chociaż można było zeskoczyć, tam na dole jest Sand King, o ile nie zniknął. Bo mógł zniknąć. Dlatego się przebiegnijmy na wszelki wypadek tu na parking. Jeszcze się okaże, że parking jest pusty, no to będzie jeszcze śmiesznie. Nie, są auto, stoją pełno. Dobra. To wybierzemy jakieś furaka dla siebie. To jest fajne auto. Nie to, kurwa! Nie to! To chcę. No. Niestety z alarmem nam się trafiło. Wyłączmy, znaczy ściągnijmy dach sobie. Wyłączmy muzyczkę. I jedziemy. Fajny dźwięk jest opon po tym drewnie. Bardzo mi się podoba w GTA. Jedźmy do tego pajaca. Mogliśmy w sumie tutaj crossa zrobić przez schody, ale dobra, już jedźmy. Dobra, boczkiem. Wydupi? Nie, nie wydupiło. Dobra, tutaj sobie zjedziemy zaraz. No co on zrobił? Co on zrobił? Jeśli to widzieli, jechałem prosto swoim pasem, on mi wjechał pod koło. Tutaj, ale tutaj, patrzcie, tu. Tu gdzieś. A tu nie może skręcić, dopiero tu sobie jest skręt. Co on odjebał? Za idiota. Nie rozumiem. Nie wiem, czy ten... Wow! Dobra, teraz ja zjebę. A dobra, czekajcie. O! I tak... Znaczy, ja wiem, że to jest niby chyba poboczna misja, nie? Ale zrobię sobie to, bo to jest takie ciekawsze. No, czy to nie jest taka typowa poboczna? Come in, Michael. Yeah, thanks, Doc. How have you been? Oh, good. Things been good. No, actually, things ain't been good. No, chyba nic nie jest w porządku. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Znowu ataki. So what exactly has been the problem? Wściekłości? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough that I can recognize a trigger when I see one. You know, shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. My daughter. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. No. You know, there's been this... Szczerze? Nie dziwię się. Episode. You know, actually, it was a culmination of a series of episodes. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean... I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? Yeah. Even on the way over here, I think I killed someone. And you know what? W sumie prawda. Tego przechodnia przez tego idiotę w aucie, w tym panto. Which is why you should really bulk buy a batch of sessions. Odrzuć radę, przyjmij radę. Spierdalaj. Everyone makes mistakes. I'm not trying to be perfect. Okay. To jest oszust pieprzony, a nie psycholog. I've been well. I mean, I've had thoughts, but I've been good. Not a single problem.
We all have thoughts, Michael. O, coś wysadziło. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. Now, what I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I keep getting my ass into situations where adrenaliny mu brakuje w życiu. What about the people you kill? Well, yeah, but that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. No. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. I mean, half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. Hell, I'm pretty average for this town, really. Wait a minute. That's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. This... I think... No, I know that I'm just terrified that I'm sure you are, but... Wow, zajebisty ten psycholog. Ten do czegoś doszedł, a ten mu przerwał. See you next time. A idź w chuj, ty zjebie. Za karę ukradnę mu auto. 500 za takie spotkanie. Ach, dobra, lecimy do Lestera. Dobra, włączmy radyjko na wszelki wypadek. Dobra, zobaczmy. Dobra, przepisowo jedziemy. No dobra, nie przepisowo. Ale zasuwamy do Lestera. Jak mam taki znaczek, to nie... Wow. Dobra. Chyba źle jadę, ale niech będzie. Teraz odbiję w najbliższym momencie, jak będzie można. Po prostu w prawo. Będzie jakiś zjazd. O, już jest. Tutaj. Cyk. Cyk. Czekajcie, bo tu w sumie jest tam. To dobrze trochę jechałem. Dobra. Pojedźmy miastem. Aj! Dup. Ale dobra, doktorkowi warto rozpieprzyć akurat furę. Co shit? Co ci przeszkadza, shit? Dobra, no i tu walimy prosto przez całe miacho. I cyk! I... O, oh, fuck! Trochę zahaczyłem. Tak, troszeczkę. Tak minimalnie zahaczyłem mojego auto. No jedź tym vanem. Tak o ciupinkę zahaczyłem jednak. Nie wymierzyłem dobrze. A tego to akurat skosimy. O kurde, nie wiedziałem, że aż tak mnie zarzuci. Nie no, w GTA to jest najlepsza rzecz, koszenie właśnie rowerzystów i motocyklistów. Dobra, tutaj w prawo. Tutaj będzie w lewo. Tylko nie w słup. Cyk. Kurde, zlata bokiem to auto jak porąbane od byle gówna. Dobra, dawaj tu na drugą stronę. Zaraz będzie to osiedle, na którym Lester mieszka. Tutaj. Dobra, cyk. O kurwa! No i tak to jest, jak się patrzy na mapę. No. Dobra, tutaj w prawo. Nie! Dobra, teraz moja wina, bo wpadłem... Znaczy, za każdym razem większość jest moja wina. Oprócz tego pan to, co mi wyjechało, kurwa, jak debil. Dobra, ale doktorek ma po aucie, więc... Dobra.
It's just over here. To już jest zasadzka od razu. O kurwa, ich jest aż tylu? O kurde, ja nie wiedziałem, że ich jest aż tylu. O kurde, ja nie wiedziałem, że ich jest aż tylu. O kurde, no to chyba leżę. Dobra. O nie, tu policja jedzie. Mam problem. Dobra, dawaj to faurę. Szybko. Nie! Jedź! Zapomniałem, że tu policja przy tej strzelaninie się odpala. Do Lestera pewnie nie mogę, jak mnie gonią. No, przeskocz te drzwi. O, jednak mogę. Sorry, że się tak nie odzywa. Dobra, ci. No to żeśmy się postrzelali. Już? Czekajcie, nie, to się robi inaczej. O nie, zostało otwarte. O, właśnie. To się robi tak. Siup. Tak się wbija, z dynki wjeżdżam. Dobra, gdzie ty jesteś, Lester? A, tutaj. Siema, Lester. Need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? A ty nie jestem blondas, który został postrzelony też? I know that. Jak wygląda bardzo podobnie. Że on w ramię został postrzelony, czy a kuleje. I mean, I need something done. You need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester. About what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you got to figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well. Ah, bo Lester w pierdlu był, tak? Shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit phony fuck. Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here. Take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius. A, to jest ta misja fajna. No, to jest całkiem spoko. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Okej, jo. Damy radę. Co tam? O, nasze auto nawet stoi. Weźmy sobie je. I wsteczny! 2 kilometry, aż muszę przejechać. O kurde. No, musimy pierw zrobić coś dla ten, ale to jest całkiem fajna misja. Znaczy taka klimatyczna. Moim zdaniem. No, niestety, kurde, dobrze się udało wejść jako poszukiwany w tą misję, bo byłby problem. W te chyba takie kółka, takie to takie poboczne znikają. Jak się jest poszukiwanym, bo
Z gwiazdkami, w sensie. Byłaby lipa, kurde, bym musiał się z nimi użerać, w sensie uciec im, nie? I to by była kolejna chwila z dyńki. W ogóle nie wiem, czy mam wycinać te dojazdy, czy nie. Znaczy, takie jazda... O kurde. Taka jazda autem GTA, kurde, i te dojazdy z misji do misji, to jest taka kwintesencja, chociaż w Assassinie też mam... Wycinałem dojścia, parkour w Assassinie, to też jest taka kwintesencja. Aczkolwiek w Brotherhoodzie to więcej było latania koniem niż takiego parkoura. Więc w sumie no... Nie wiem, na razie jak mam co mówić, to wam nie będę wycinał. Czekajcie, gdzie ten sklep jest? No dobra, już nie... O! Pięknie zaparkowane. Dziękuję. Wbijamy. Muszę się ubrać jakoś tak idiotycznie. Ha. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about invest in some cargo shorts? Alright. No dobra, która najfajniejsza? Ta brzydko... chyba ten czarny, ten pierwszy, czarny z tym pomarańczowym. Wygląda najsensowniej. I teraz co, mam wyjść? Dignity aside, I think that might just work. A te shorty? Goodbye. A to już? A bo shorty mam na sobie, tak? Z klapkami. A dobra, niech będzie. Niech będzie. Może twórcy się nie spodziewali, że... Ktoś prosto z plaży przyjdzie. Po drzwiach? A nie, zamknęło się, patrzcie. Nie spodziewałem się tego. O, Lester. Dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door. Kurwa, no... Co jest? Czemu ja nie umiem się zmieścić między tymi autami zawsze? Nawet nie słuchałem, co kurde ten Lester mówił, ale że jakiś prototyp, nie? Bo musimy chyba... No, zresztą. Chyba było powiedziane nawet. Prototyp jakiegoś tego ich perfona, czy fruitfona, iFruta, czy... Dup! Jak jeździsz, baranie, ty! Pamiętaj, zawsze ten... Zawsze... Parkowanie pierwsza klasa. Zawsze tutaj gracz ma pierwszeństwo. Okay. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do. You know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind... Michael nie ma pojęcia, o czym pierdoli. There's not much you can do about it, you know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute, do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. Michael wygląda jak debil. Masakra, w tych klapkach jeszcze. Jakby sobie ubrał jakieś shorty i ten, i jakieś buciory normalne, wyglądał spoko, wygląda jak idiota. Niestety musimy powolutku iść. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out.
O. Te, da się w to zagrać? Kub 3D. Niestety nie. Dobra, chodźmy tu. A tu jest ta, o Jezus, to jest ta głupia misja, Boże święty. Ja grałem pierwszy raz w to napadzie. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I guess I gotta close the rest no. of it now. Co ja miałem nacisnąć? Wow, your job is actually kind of stressful too. Okay, we got some space. Przeskanuj. I'll try to boot up this antivirus. There it goes. Jakby to tak działało. I need to write some product, Brohim. I'm feeling the itch. Eliminuj. And that should do it. Why don't you try to keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Pierdolce, chyba stolec, bolec, kolec, pierdolec, nie? Właśnie to mamy zrobić, nie? Ej, nie, bo to ja to na padzie pierwszy raz przechodziłem tą GTA 5. I w sumie drugi raz też, bo to jest trzeci raz, jak przechodzę fabułę tak normalnie. To na padzie się tego kurwa nie dało zrobić. Zanim się skaksowało jeden ten, to trzy pozostałe się pojawiały, a myszką to jednak szybciutko, pyk pyk. Znowu coś wybuchło, co to wybucha w tym mieście normalnie cały czas? Dobra, mam wypierdzielać, okej. Czy stażysta pousuwał reklamy pornosów i ten, i... Cię dalej kłócę? Jeb mu! Come on, you're gonna have to learn the footbag if you wanna get a job here, okay? Follow me. Okay. Oh. How's your guitar? Oh, ale mu przypierdolił. Dobra, no i śmieszne, że ten, że co? Co śmieszniejsze to... Dobra, dawaj furę. A, tu jeszcze gościu był, muzyczka. To śmieszniejsze właśnie, że taką pracę dostał stażysta, żeby usunąć te reklamy pornosów, włączyć antywirusa i to tyle. I może sobie iść. Hey, Michael, hold on. Auć! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Co gra? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define... Oh my god, you guys are so nie. No! Kurde, dobra, nieważne, no trudno, przerwałem im rozmowę. No. Jezus, masz u siebie przecież w pokoju telewizor też, z tego co mi się wydaje. O. Ja muszę w odpowiednim momencie do niego zadzwonić, nie? Has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on weapons grade red alert. Więc mam się odzywać, czy to czytacie, słuchacie? Zobaczymy, no ale po tej misji na pewno kończymy odcineczek.
To jest akurat pewne. Bardziej niż pewne. Teraz nie mogę nawet telefonu wyciągnąć. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Yeah! Revolutionary! Nowy telefon! Taki trochę Apple'a. Tego Jobsa, nie? I Apple'a. Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness. Nic nie wnoszący, tylko ze zmianą wyglądu telefon, tak. Loguj. Szybko. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jay Norris. To jest to? Jeb! Lester ma pojebany łeb, nie? No. No wstawaj, Michael, kończmy tą misję. Ej, aha, to nie jest telewizor, to na rzutnik. A gdzie ma? Gdzie jest ten rzutnik? A tu, u góry. Ole koks, fajne to jest. Kontynuuj. Dobra. Michael może zmienić teraz strój. A pierdziele, niech tak łazi. Jak debil. O, jeszcze Lester, czekajcie, niech pogada z Lesterem. Lester! That was heavy. Are you watching the news? No, we were heavy. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off. Wtedy nie mogę radia wyłączyć. But maybe I'll take a look. Dobra, teraz mogę. Dobra, a Franklin ma w ogóle misję. Dobra, ale to zapiszmy. Zapiszmy się. Córeczka, tatusia, wybierz tak. No. Chyba będziemy kontynuować Michaelową misję, nie? Czy Franklina sobie zrobimy? To jest misja poboczna, więc to nie ma. No zobaczymy. Może Lestera sobie kontynuujemy. Na razie. Dobra, ale w tym akcentem optymistycznym zakończyłem sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż mogę wam rzec? Do zobaczenia w następnym odcinku, czyli jutro. Elo, elo, ben!